Hej, gram, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym poradniku z serii Call of Duty Black Ops 2 Zombie na mapie Origins. No i to jest już drugi poradnik, dzisiaj pokażę wam easter egg song, bardzo prościutki poradniczek. W międzyczasie oczywiście pokażę wam również mapę, gdy będzie leciała sobie muza. I muszę wam przyznać, że no, jestem dosyć pozytywnie zaskoczony, bo oddaliście aż 150 dokładnie głosów na mojej ankiecie. Ok, malutka pauza i jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, nagrywam teraz na żywo, także wszystko co się tam dzieje w tle, no musiałem na chwilkę odstąpić od komputera po prostu. No ale dobrze, dzisiaj easter egg song i jak to zwykle bywa w Black Opsie 2 są misiaki pluszowe do naciśnięcia. Ale akurat w przypadku mapy Origins są to takie zielone kamienie, które można powiedzieć, że imitują taki element 115, 1.1.5, ale no, są one zielone, po to, żeby się właśnie odróżniały. No ale dobra, to już mniejsza. Są takie kamienie i podchodzimy do nich i je klikamy. Tylko troszkę mi przeszkadza tutaj zombiak, ale i troszkę się boję, może to go wezmę troszkę na dłuższy dystans. Bo jak wiecie, Black Ops 2 to jest, więc dwa strzały i od razu giniecie. Także go sobie tutaj troszeczkę odciągnę od tego kamienia i już biegniemy właśnie po to, żeby go kliknąć. Słuchajcie, tylko jest dźwięk. Dobra, kliknąłem, jest ok. Dobra, nawet daleko jeszcze był. Nie wiem, czy mi się to nagrało, ale społeczność niestety mi się kliknęła. No ale dobrze, no nie... Dobra, jeszcze kupmy sobie quickgrywak, tak na wszelki wypadek, żeby tutaj faila nie było, ale myślę, że raczej nie będzie. Dobra, mamy pierwszy kamień, mamy do kliknięcia trzy takie kamienie, także już wam pokazuję, gdzie jest drugi i trzeci też wam właśnie pokażę. Nie będę ich omawiał, gdzie tu lokacja, jaka ten, bo to jest bez sensu, po prostu nagrywam to na żywo i jak widzicie zmierzamy do drugiego kamienia, także dobra, no i tu jest, będzie drugi kamień zaraz, o, tutaj słychać go, klikam, dobra, no i teraz trzeci, ostatni kamień i włączamy muzyczkę, a w międzyczasie jeszcze tylko dopowiem, że przewaga głosów na Old School'a, czyli Black Ops 2 była 60 do 40%, także z czystym sumieniem mogę nagrywać właśnie Black Opsa 2. Tego chcieliście, tak zadecydowaliście. Tak podejrzewałem właśnie, że stęskniliście się za Black Opsem 2 i właśnie dlatego go teraz widzicie. Dobra, i tu jest trzeci kamień. Dobra, kliknięty. No. I ruszyła muza, także to już wszystko. Taki bardzo króciutki poradniczek. Miałem w sumie się jeszcze rozgadać troszkę, ale to nie ma sensu. Pokażę wam teraz mapę, jak ona wygląda właśnie dla tych żółtodziobków, którzy nigdy jeszcze na tej mapie nie grali. A wiem, że jest trochę takich osób. Także tutaj sobie ściszam tylko dialogi i efekty, ogólna głośność i muza już jest na full. A osoby, które chciały być pozdrowione, to Greg z 628 Mangoodies, Szymon Orzechowski i Termoseu. Pozdrawiam te osoby bardzo gorąco. To by było z mojej strony na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, dajcie łapeczkę w górę, komentarz. No i oczywiście subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco. Jak słyszycie, jeszcze trochę chory jestem, także to też była... To też powód był do tego, że dawno nie było moich poradników. Dobrze, no to dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.